umiesz, tak? Nie musisz znać się na teleportacji, ale twoja firma musi się znać na pozyskiwaniu klientów online. Często pytacie mnie, Tomek, ile kosztują te reklamy w internecie? Wszystko zależy. Reklamy w internecie podzieliłbym na cztery obszary. Obszar numer jeden to taki, w którym budujemy społeczność, czyli zależy nam na pozyskiwaniu subskrybentów na YouTubie, obserwatorów na TikToku, lajków na fanpage'u na Facebooku. Wtedy te wydatki mogą być niewielkie, nawet za kilkaset złotych miesięcznie jesteśmy w stanie gdzieś tam regularnie tą społeczność powiększać i to nie będzie wiązało się z dużymi kosztami. Drugi obszar to obszar e-commerce, czyli sklepy internetowe. Jeżeli mówimy o sklepach internetowych, to tutaj za obsługę takiej kampanii na Facebooku i Google nasza agencja pobiera za samą obsługę 3000 zł netto, a jeżeli dołączymy do tego TikTok Ads, czyli płatną reklamę na TikToku, to wyjdzie około 3,5 tysiąca złotych obsługi plus budżet reklamowy, który dla e-commerce'ów jest różny w zależności tutaj od produktów. Wiadomo, że jeżeli mamy produkt wysokomarżowy i wartość koszyka 1000 zł, to nie będziemy reklamowali się za 700 zł na Facebooku, tylko te koszty będą o wiele, wiele wyższe, odpowiednio wyższe, dopasowane do ROAS-u, czyli tego zwrotu z inwestycji z reklam. Zazwyczaj proponujemy takim bardzo początkującym e-commerce'om zacząć od 5000 zł w reklamy Facebooka, Google'a i stopniowo od drugiego, trzeciego miesiąca, gdy ten sklep się rozwija, zwiększa sprzedaż, to my również zwiększamy koszty reklamowe, nie obsługi. Obsługa jest ta sama dla każdej skali biznesu, ale zwiększamy koszty obsługi reklamowej. Obszar numer 3 to kursy online, sprzedaż kursów online. My w agencji sprzedajemy zazwyczaj kursy online w okienkach sprzedażowych i umawiamy się z autorami na prowizję, czyli prowizję od wygenerowanego wyniku. Zazwyczaj wiąże się to z jakąś opłatą wdrożeniową kilku tysięcy złotych, żeby postawić całą kampanię, strony lądowania, mailingi, spiąć to wszystko w całość, żeby poprawnie wysyłały się lekcje. To też jest koszt pracy, czasu i też programistów, żeby to wszystko ze sobą zagrało, więc to jest jednorazowy koszt, zazwyczaj kilka tysięcy złotych, a potem już pracujemy tylko i wyłącznie na prowizji od wyniku. I ta prowizja jest różna, zazwyczaj od 20, 30, 40, jak to jest biznes taki bardzo, bardzo raczkujący, który nie ma żadnych fundamentów i my rozkręcamy go od całkowitego zera, wtedy pobieramy nawet 50% prowizji. Więc tak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o kursy online. Ostatnim obszarem, o którym chcę z Tobą porozmawiać, jest reklamowanie biznesu usługowego, czyli tak zwane generowanie leadów, czyli pozyskiwanie klientów na usługi, czy to lokalne, czy to działamy sobie na całą Polskę, w zależności od Twoich potrzeb. I zazwyczaj my za taką obsługę bierzemy około 2,5 tysiąca do 3 tysięcy za obsługę, plus wydatki reklamowe wtedy są odpowiednio niższe niż w e-commerce i często da się podziałać już spokojnie za kilka tysięcy złotych miesięcznie i wyświetlać się zarówno w Google, jak i w Facebooku, a czasami nawet można pokusić się o TikToka. Jak widzisz, te koszty wcale nie są jakieś specjalnie duże i możesz zacząć dzisiaj promować swoją w internecie, mając kilka tysięcy złotych miesięcznie na działania online, więc jeżeli tego typu gdzieś tam współpraca Cię interesuje i chcesz ustawiać reklamy płatne w internecie, wypełnij prosty formularz na stronie darmowarozmowa.pl lub zadzwoń do mnie bezpośrednio na 602-727-263. Pozdrawiam Cię serdecznie. Tomasz Guzik, marketing i sprzedaż.